jest miłość w momencie, kiedy masz 17 lat, a inna jest miłość, jak już jesteś człowiekiem w jakiś sposób skaleczonym po różnych doświadczeniach. Zawsze się wtedy już podchodzi z dystansem. Ja tu mam taki związek po prostu odwieczny, bo myśmy się poznali, jak mieliśmy 17 lat i jakby dojrzewa ten związek razem z nami. I on przechodzi faktycznie różne etapy i różne poziomy. I no jedna rzecz, która jest ważna, trzeba o związek walczyć. I właśnie to, co powiedziałaś, że nie można nigdy wychodzić z założenia, że on się dla mnie zmieni, że będzie inaczej, bo no, on się zmieni. To, jeżeli chcemy jego zmienić, trzeba zmienić siebie, prawda? Ale jak to z punktu widzenia mężczyzny? To znaczy, problem, ja tu zgadzam się z mężczyzną, który jest między nami. Wiem, że absolutnie potrzeba bliskości jest, tylko że jest różne podejście do tej potrzeby bliskości. Dlatego, że kobieta właśnie, tak jak tu pani opowiadała, zaczyna być troszeczkę zrozpaczona w sytuacji, kiedy mężczyzna tej bliskości nie okazuje, a mężczyźni